Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Na naszym narodowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy od tematu, który ostatnio pojawił się w wielu mediach. Jarocin Festiwal. Jaki on będzie w tym roku? Bo pojawiła się informacja, że ma być disco polo na tym festiwalu, ale Pan to już zdementował. Tak, no nie wiem, kto to takie nieprawdziwe rzeczy publikuje. Kto publikuje, to wiemy. Nie wiemy, skąd ta informacja wypłynęła, ale jest nieprawdziwa i trudno sobie wyobrazić disco polo na festiwalu w Jarocin, bo wtedy to nie był Jarocin Festiwal, tylko Festiwal Muzyki Disco Polo. Także to zupełnie jakby inny charakter, inna też klientela i ten fake news taki, no nie wiem, czy może to, że w ogóle się mówi o festiwalu, no to jest jakiś tam plus, dlatego że w zeszłym roku tej promocji i dyskusji w mediach o Jarocin Festiwalu było mało. Mało też było osób na festiwalu i szkoda, że te media, które teraz rozpisują się o nieprawdziwych informacjach, które mają dotyczyć Jarocin Festiwal, nie pisały o tym, co się na festiwalu dzieje w zeszłym roku na przykład, gdzie był moim zdaniem dobrze zorganizowany festiwal, wszystko było świetnie przygotowane, warunki doskonałe, aby słuchać dobrej muzyki. I szkoda, że te media wtedy się nie pojawiły, a pojawiają się na innych festiwalach i reklamują te festiwale. Także tutaj, no niestety, no media też żyją swoimi realiami i z chęcią sprzedaży jakiejś sensacji i być może to było przyczynkiem, że warto było coś tam pokazać. Jaki ten festiwal w tym roku będzie według Waszych założeń? Festiwal przede wszystkim chcielibyśmy, aby był taki, na który chcą przyjść słuchacze, oglądać i słuchać świetnej muzyki. I tutaj tych, którzy mają cokolwiek do powiedzenia i komentują i tak dalej, to zachęcam, żeby przede wszystkim reklamowali i przyszli na ten festiwal. Bo pojawiają się komentarze osób, które nigdy nic wspólnego z tym festiwalem nie miały albo nawet nie były przez ostatnie lata na festiwalu. Więc przede wszystkim uczestnictwem i frekwencją możemy spowodować rozwój tego festiwalu. A w ostatnich latach w tej trudnej branży festiwalowej, gdzie dominującym festiwalem jest festiwal Woodstock, który jest potężnym przedsięwzięciem robionym przez Jurka Owsiaka od lat, które inwestuje też potężne pieniądze, których my jako gmina Jarocin no nie mamy takich możliwości, żeby taki festiwal ogólnopolski czy nawet ogólnoeuropejski wykonać. I Jurek to robi świetnie. Muzyka jest dobra, dobre kapele, dobra organizacja. Wiele osób tam jedzie, chociażby z tego względu, że ten festiwal jest za darmo. I wiele osób, młodych ludzi, którzy planują swoje wakacje i uczestnictwo w jednym festiwalu podczas wakacji czy podczas swojego urlopu, no to planują właśnie ten festiwal, co potwierdza frekwencja, bo jeżeli tam jest około 500 000 osób, no to trudno wygrać konkurencję, to jest konkurencja. Jakby na to nie patrzeć, festiwale w jakiś tam sposób konkurują, bo na wszyscy nie pojadą. Wybierają sobie, na który festiwal pojadą, więc tutaj nie jest to łatwe, a poza tym ja jako burmistrz Jarocina no nie poczuwam się i nie jest to w moich zadaniach i obowiązkach burmistrza organizowanie imprezy ogólnopolskiej i dokładanie wszystkim do biletów, żeby świetnie mogli się bawić w Jarocinie. Oczywiście jest to możliwe, jeżeli są dla miasta jakieś korzyści, jeżeli jest świetna promocja, jeżeli jest duża frekwencja i tych, którzy też kupują bilet, to wtedy oczywiście warto to zrobić. Natomiast no, w zeszłym roku, mimo dobrej organizacji festiwalu, promocja tego festiwalu była, powiedzmy sobie, szczerze kiepska. Jedynie Radio Trójka i Radio Poznańskie
co nieco powiedziały o festiwalu. W mediach ogólnopolskich raczej trudno byłoby się doszukiwać jakichś informacji na ten temat. Stąd też może też ta gorsza frekwencja, która była w zeszłym roku i skala wydatków nam wzrosła, natomiast ilość uczestników spadła. I tutaj działania, które są i zmiany, które mają nastąpić, mają spowodować zmianę, żeby za ilością wydanych pieniędzy również szła ilość uczestników. I w tym kierunku te zmiany mają zmierzać. Na pewno radykalne pod względem organizacyjnym będą, ale nie jeżeli chodzi o muzykę. Aż tak radykalne, żeby muzykę na Jarocin Festiwalu zastąpiły gwiazdy disco polo. No bo to już jest zbyt daleko posunięta fantazja, aby to mogło uratować Jarocin Festiwal. Na pewno nie uratuje, no bo to już nie będzie wtedy Jarocin Festiwal, jeżeli gwiazdy rocka, innych gatunków muzyki aktualnie granych przez muzykę, która jest tworzona wśród młodych muzyków, aby ta muzyka zastąpiła, to jest nie do zaakceptowania, żeby ten festiwal mógł się powieść, gdyby tak się stało. Więc takich rozważań nigdy nie było i ten jakby kierunek, ktoś, powiem szczerze, tak złośliwie rozsiewał gdzieś tam w mediach, aby nie wiem co osiągnąć, ale na pewno nie pokazać, jaki jest właściwy kierunek i przyszłość Jarocin Festiwal. Panie burmistrzu, co z zespołami? Kiedy poznamy pierwszych wykonawców? Jeżeli chodzi o zespoły i edycję tegoroczną festiwalu, to tak jak powiedziałem, duże zmiany organizacyjne pociągają za sobą też obsuwę, jeżeli chodzi o organizację i przygotowania. I to jest prawda, że inni już są dalej w tej materii, jeżeli chodzi o organizację festiwalu, niż w tej chwili jest Jarocin. Rezygnacja z organizatora, jakim było Muzeum w Jarocinie, wynika jakby z tego, że i tak to wszystko wykonywały firmy zewnętrzne, więc niekoniecznie muzeum, które nie jest jakby przygotowane do realizacji tego typu zadań, powinno ten festiwal kontynuować. A poza tym zmiany, które mają być, nie chciałbym, żeby były blokowane przez już te przyzwyczajenia, przez te schematy, które funkcjonowały w ostatnich 2-3 latach i które nie doprowadziły do wzrostu ilości uczestników Jarocin Festiwal, ani do lepszej promocji miasta poprzez ten festiwal. I to chcemy zmienić. I tych wszystkich, którzy w mediach, też wyczytuję i prasie, w mediach, którzy krytykują. Każdy ma jakiś ulubiony swój gatunek muzyki i każdy, jedni uważają, że to powinien być festiwal punkowy, inni, że rockowy, inni, że może disco dance albo disco polo. Do tych wszystkich, którzy mają te pomysły, to prosiłbym skierować je jakby konkretnie, jaki mają pomysł na festiwal. Bo krytykowanie permanentne wszystkiego, każdego gatunku, czegokolwiek by się nie zrobiło, do niczego nie prowadzi. Może my Polacy mamy to do siebie, że lubimy pyszczyć, krytykować i narzekać, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. Kontrpropozycja, lepszy pomysł, jak rozwinąć ten festiwal, to jest wartościowa rzecz. Nawet jeżeli jest inny i nie zgadza się jakby z innymi, ale jakaś propozycja, jakiś pomysł, to buduje, a krytyka... To, co było zrobione źle, to my doskonale wiemy. Trzeba pokazać, jak to zrobić lepiej. To jest sztuka. Skrytykować to zawsze można i jest to bardzo proste. Tak samo jak wydać pieniądze. Bardzo prosto. Spowodować, żeby one były. Mieć pomysł na to, żeby one się znalazły w dyspozycji. To jest rzecz trudniejsza i tu na wszelkie pomysły jesteśmy otwarci. Panie burmistrzu, zmieńmy temat i przejdźmy do tego, co się dzieje w gminie Jarocin, ale na ulicach Jarocina, bo rozpoczynacie sprzątanie tych ulic. Dlaczego? Dlatego, że mamy symptomy, że zima się kończy. Przeważnie jest to taki trudny okres, przełom zimy i wiosny, gdzie pozostałości po zimie, czyli piasek, jakieś różne brudy na drogach zostają i ten moment do jakby zamiatania ulic jest przykry i nieładny i tutaj ja rozumiem mieszkańców, ale to też musi być w odpowiednim czasie, aby było skutecznie zrobione. W tej chwili mamy kilka dni takich słonecznych, ładnych
iście wiosennych i wydaje się, że jest dobra temperatura i jest sucho na drogach, tak aby zacząć sprzątanie i nie czekać już do Wielkanocy, aby jak najszybciej te nasze ulice, chodniki wyglądały czysto i ładnie, abyśmy zapomnieli o zimie, i bo tak prognozy mówią, że prawdopodobnie w tym roku wiosna przyjdzie wcześniej, także wcześniej też powinniśmy wyjechać zamiatarkami na ulicę i takie dałem dyspozycje do Wydziału Rozwoju, aby zamiatać już od tego tygodnia jak najszybciej, jak najwięcej, bo pogoda ku temu sprzyja. Jakie ulice będą zamiatane? Oczywiście zaczniemy od tych najważniejszych. W tej chwili przybyła nam nowa ulica gminna, dawniej wojewódzka, czyli od centrum ulica Świętego Ducha aż do węzła Jarocin. To jest w tej chwili ulica gminna. Powiatową ulicą pozostała Aleja Niepodległości. Powiat nie chce nam przekazać. Pewnie chcą sami sprzątać, także poczekamy, aż będzie ta ulica też pozamiatana. Też chcielibyśmy, aby te główne ulice były jak najszybciej pozamiatane. Na pewno zaczniemy od centrum rynku i tych głównych arterii gminnych, które są Wojska Polskiego i Poznańska. To też w tej chwili ulice gminne, bo Generalna Dyrekcja przekazała nam po wybudowaniu obwodnicy. Dobrze było, jakby centrum całe było Jarocina, bo wtedy musimy omijać, jeżeli Niepodległości jest drogą powiatową, no to musimy ją ominąć, bo nie możemy jej zamieść, więc stąd nasz wniosek, aby Niepodległości została przekazana dla gminy Jarocin, abyśmy mogli kompleksowo w całości i sprawnie zamieść i wyczyścić tę ulicę. To tą informacją, panie burmistrzu, zakończmy dzisiejszy program. Moim państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kamil Bachocia, także dziękuję. Zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin już w przyszłym tygodniu. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.